Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Po krótkiej przerwie, oczywiście, naszej antenie cały czas trwa Dzień z Republiką, cały czas rozmawiamy, dyskutujemy, zbieramy komentarze na temat najważniejszych wydarzeń politycznych, społecznych w kraju i na świecie. Czas na kolejnego gościa. Jest nim pan Robert Bagiński, publicysta, tematypolityczne.pl. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie redaktorze. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Panie redaktorze, zaczniemy od sytuacji związanej z PKP Cargo. Dziś nasz reporter, dziennikarz Michał Jelonek, widzą Państwo właśnie na ekranach telewizorów tę notatkę, ujawnił notatkę i ja tutaj krótko zacytuję treść. Sekcja utrzymania w Lublinie informuje, że dnia 30 lipca 2024 roku o godzinie 11:48 zjawił się na hali człowiek ubrany w kamizelkę z logo Deutsche Bahn z akcentem niemieckim i w rozmowie ze mną zapytał o możliwość zrobienia zdjęć hali napraw oraz zdjęć lokomotyw. Tutaj jest też informacja, jakim samochodem się poruszał. Wydałem kategoryczny zakaz robienia zdjęć oraz nakazałem o natychmiastowe opuszczenie terenu zakładu w Lublinie. I tutaj właśnie to był zastępca naczelnika sekcji utrzymania w Lublinie firmy PKP Cargo. I taka właśnie notatka, do takiej właśnie notatki dotarł nasz dziennikarz Michał Jelonek. Ten wpis podał też dalej Michał Woś, poseł, który napisał takie jedno zdanie. Myślę, że to zdanie zwłaszcza zapada w pamięć. Gorszące jest, że gdy trup jeszcze nie ostygł, już rozrywają majątek. Panie redaktorze, jak pan to skomentuje? Rzeczywiście zaskakujące, ciekawe zdarzenie, że tutaj jeszcze spółka nie została postawiona w stan likwidacji. Mamy zapowiedź zwolnienia 4000 osób, a już pojawiają się tego typu zdarzenia, tego typu notatki. No chyba zdarzenie dość niepokojące. Tak, to jest zaskakujące i bardzo niepokojące. Chciałbym się powiedzieć, że oby to było tylko szpiegostwo gospodarcze, a nie przygotowanie się do przejęcia tej ważnej spółki. Boję się jednak, że jest to drugie, czyli można powiedzieć, że chociaż Niemcy nie mają w polskim parlamencie mniejszości niemieckiej, to mają większość, mają też swój rząd, a to powoduje, że w Polsce czują się jak u siebie. I czują, że mogą polski potencjał, polskie możliwości wynikające między innymi z położenia, ale też właśnie potencjału niektórych firm w tym momencie przewozowych, logistycznych, korzystać jak z narzędzia dla swojej gospodarki. I to bardzo niepokoi, bo to pokazuje, że Polska zmierza do tego, by za Tuska, Polska Tuska zmierza ku temu, by być takim państwem potiomkinowskim, czyli państwem z tektury, z dykty, na niby pełnym propagandy. Co innego mówi się ludziom, a co innego się robi i rzeczywiście ta notatka bardzo niepokoi. Panie redaktorze, to a propos takich niepokojących informacji, całkiem niedawno informowaliśmy o tym, ja przypominam sobie, że to było całkiem niedawno, kwestia paktu migracyjnego i wejścia w życie, przyjęcia tych przepisów. Pakt migracyjny ma oficjalnie wejść w życie za 2 lata, ale tak naprawdę to, co widzimy w mediach społecznościowych, to, co też widzimy na ulicach dużych miast w Polsce, mówi zupełnie coś innego. Zobaczmy teraz krótki film, krótkie nagranie tego, co wydarzyło się kilka dni temu w Katowicach i co opublikował poseł Dariusz Matecki. Wszyscy na niego patrzą, teraz się może wysrą. Panie redaktorze, premier Donald Tusk krótko po przyjęciu tego paktu migracyjnego na konferencji prasowej mówił o tym, że Polska ma być największym beneficjentem paktu migracyjnego. Jak się to ma do tych scen, które przed chwilą, do tej sceny, którą widzieliśmy na ekranach telewizorów, a także do tych różnego rodzaju sytuacji, które widzimy obecnie na ulicach polskich miast?
No, widzimy gołym okiem barbarzyństwo i oczywiście nie będziemy tutaj dokonywać porównań fizjonomicznych pomiędzy Europejczykami a przedstawicielami nacji, która właśnie dokonuje potrzeb fizjologicznych w tym zbiorniku wodnym, ale takie rzeczy dzieją się i dzieją się coraz częściej. Jeśli Donald Tusk zapowiada, że Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego, to chyba w tym kontekście, że Krajowy Plan Odbudowy, czyli pieniądze, które powinny płynąć z Unii Europejskiej, nie płyną, ale płyną szerokim strumieniem migranci. Można odnieść wrażenie, że wszelkie środki z Unii Europejskiej w ostatnich miesiącach, odkąd władzę w Polsce przejął rząd Tuska, są przelewane do Polski, ale tylko i jedynie w formie i w rozliczeniu uchodźcami. No tak to wygląda. Może mogłoby to być śmieszne, ale śmieszne nie jest, bo na ulicach polskich miast, tych mniejszych szczególnie, poza Warszawą, poza dużymi miastami jak Poznań, Gdańsk, Katowice, no tego typu sytuacji i tego typu gości, uchodźców jest coraz więcej i mówię to z autopsji i własnego doświadczenia. To się po prostu dzieje. Panie redaktorze, to ja zastanawiam się, jak sytuacja wyglądać będzie za te 2 lata, kiedy ten pakt migracyjny ma wejść w życie. Przecież byliśmy o tym, że to ma mieć miejsce za 2 lata, a przecież całkiem niedawno Telewizja Republika ujawniła fakty dotyczące przerzucania nielegalnych migrantów z Niemiec do Polski. Widzimy, co dzieje się na naszej zachodniej granicy, widzimy, co dzieje się w miastach przygranicznych i trzeba przyznać, że to są widoki dość przerażające. Tak, dlatego że Niemcy granice traktują w sposób bardzo specyficzny i można było powiedzieć oryginalny. Dla nich granica to nie jest to miejsce, które zostało wyznaczone jakby decyzjami administracyjnymi i porozumieniami międzynarodowymi, ale oni rozszerzyli sobie granicę w głąb 30-40 kilometrów w głąb Niemiec i wszystkich tych migrantów, których wyłapią u siebie nawet dużej odległości od granicy z Polską, przerzucają do Polski. Ja mieszkam nieopodal, więc widzę, obserwuję i tak się po prostu dzieje. Te incydentalne przypadki, które udało się sfilmować, pokazać, udokumentować, to przecież jest tylko wierzchołek góry lodowej. O wiele więcej sytuacji, które mają miejsce, my o nich po prostu nie wiemy. One się dzieją również. Panie redaktorze, dzisiaj o godzinie 14:50 mamy poznać decyzję w sprawie aresztu dla księdza Michała Olszewskiego, a także dwóch urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości. Jakiej decyzji się pan spodziewa? Przed chwilą też transmitowaliśmy konferencję prasową jednego z obrońców księdza Michała Olszewskiego, mecenasa Michała Skwarzyńskiego, który powiedział, że tutaj zbyt dużych nadziei nie ma na wyrok pozytywny, na zwolnienie z aresztu zarówno księdza, jak i dwóch pań urzędniczek. Ja jestem ostatnim, który chciałby straszyć sędziów, ale głęboko wierzę, mam jeszcze takie resztki wiary i nadziei, że może ta pani sędzia, chociaż zdaje się, że ona kieruje się przede wszystkim jakąś chęcią rewanżu za to, co ją spotkało w poprzednich latach, przestraszy się, że będzie miała świadomość tego, iż uczestniczy w procederze, który nie ma nic wspólnego z praworządnością i prawem, i podejmowanie decyzji o dalszym areszcie zarówno księdza, jak i urzędniczek zaprowadzi ją na salę sądową, tylko że wtedy będzie siedziała z całkowicie drugiej strony, czyli tam, gdzie dzisiaj ksiądz. I cała ta sytuacja w ogóle z aresztami księdza i urzędniczek, z torturami, bo pamiętamy o tych wszystkich wydarzeniach, które na antenie telewizji były opowiadane i pokazywane, ale też z uczynieniem z wymiaru sprawiedliwości zbrojnego ramienia rządu, czyli wojska do walki z opozycją, no ona się odbije kiedyś Polsce czkawką. Odbija się już w kraju, bo autorytet i powaga sędziów, prokuratorów szoruje po dnie. Właściwie można powiedzieć, że nieraz puka od spodu. No a w przestrzeni międzynarodowej, to umówmy się, żyjemy w takim miejscu i czasach, gdzie nie wszyscy życzą Polsce dobrze i powiedzieć, że w Berlinie, Paryżu, Brukseli czy Moskwie cieszą się z tego bałaganu, z tego, że również w Polsce dokonuje się takich niecnych rzeczy na przeciwnikach politycznych rządu, no to właściwie nic nie powiedzieć. Bardzo dziękuję za komentarz. To był pan Robert Bagiński, publicysta tematypolityczne.pl. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Raz jeszcze. Dziękuję panie, dziękuję państwu. Ja państwu również dziękuję za to, że są państwo z nami i już teraz zapraszam na serwis informacyjny, który poprowadzi dla państwa Magdalena Bałkowiec, a następnie wracam do studia z kolejnymi gośćmi. Warto pozostać z Telewizją Republika.